Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Pyknijmy W. Pierwszym odcinku z serii Pyknijmy w Train 2. Witam się z wami DJ Palaside i kontynuujemy. Właściwie zaczynamy. Mam tutaj pada od X-a i moi drodzy, będziemy grali na padzie. Zastanawiałem się naprawdę długi czas nad grą, w którą mamy zagrać. W której będę mógł używać pada. Ciężko byłoby mi na cokolwiek wpaść. I pomyślałem sobie, że skoro nagrywałem Traina 1 i zapewne starsi widzowie będą go pamiętali, to dlaczego by nie nagrać Traina 2? Bo nie brałem się za niego. To jest taka chilloutowa gra, do której w sumie wiele czasu nie trzeba i przyjemnie się w to gra, ogląda. No i generalnie jest fajnie. Także rozpoczniemy grę. Once upon a time, proszę. There were three valiant heroes chosen by a magical artifact called the Trine. You may have heard another tale of how they met. Let me tell you a story of their latest adventure. Something mysterious and magical was taking place in the forest. To było intro. To właśnie było intro. The three heroes was Amadeus. Pierwszym z trójki był Amadeus, czarodziej. Być może nie najodważniejszy czy najpotężniejszy, ale sprytny i rozsądny. Był też Pontius, rycerz, mężny obrońca królestwa, kochający dobre jedzenie, napitek i ogień bitwy. Trójce zamykała Zoja, złodziejka. Spowijała ją tajemnica i była prawie niewidzialna, niczym cień pochmurną nocą. Także jedziemy. Na czym polega Train? Train polega na tym, że to jest... Właściwie zobaczycie, co będę opowiadał. Czarodziej Amadeusz spał w swojej chacie. Tylko tutaj mógł oddać się badaniom nad zaklęciem kuli ognistej, bez narażania się na gderanie żony. Hej, wyłącz to! Ja tu próbuję spać! Co to ma być? Kto tam? Okej. No i jakby rozpoczynamy całą historię. Tutaj mamy, możemy skakać, jesteśmy w jego otoczeniu, także wychodzimy na zewnątrz. Okej. Przełączać jeszcze nie mogę, nic. Czy ja mogę już czarować tutaj cokolwiek? Owszem, mogę. No i generalnie czarów się później też uczymy. Mamy ograniczenia co do tych klatek. Zresztą zobaczycie sami. Także poznajmy świat Train. Później są też takie ciekawostki, że zbiera się specjalne przedmioty i tyle. Oj, czekajcie, a tutaj kula leci, dobra. Okej, mam przesunąć. The path ahead was blocked, but this wouldn't stop the great wizard Amadeus. Spokojnie, poradzimy sobie. Właściwie go odrzucimy na bok. Tylko tam do góry coś się unosi i nie wiem co to jest do końca. Czekajcie. Nie chcę, żeby mi to uciekło. Jeszcze raz, wrócimy tam. O właśnie, widzicie? Do góry jest przedmiot, który można zebrać. Mogę się trochę pomęczyć. Teraz tak, weźmiemy sobie ten głaz. Przytoczymy go sobie tutaj. To się może nie udać, ale spróbować zawsze można. No może nie tak akurat jakbym chciał. Pokombinujemy spokojnie. Nie do takich rzeczy się dochodziło. Na całą górę weźmiemy go. To się nie uda. Dobra, pierdolę to.
Idziemy dalej. Amadeus could also conjure boxes out of thin air. Tak, wiem, że możemy wyczarować pudła tak z niczego. One się nam przydadzą. O, podwójnego skoku tutaj widzę, nie mamy. On się nie wepchnie chyba tam do góry. Shitowo. Chodź tu do mnie. To jest początek gry, a ja już tak pierdolę. Trochę słabo, ale to nic. To mówię, to są takie chilloutowe sprawy, gdzie naprawdę... O, udało się. Gdzie naprawdę nie trzeba się poświęcać jakoś nie wiadomo jak, żeby... Uwaga! No nie, tam nie doskoczę. Jest bardziej przekombinowanie. Chyba, że spróbujemy to zrobić tutaj, w ten sposób. O, właśnie. Ciekawe, kiedy poznamy naszych współtowarzyszy. Więc tak, czy tam do góry coś jest? Nie wiem, czy... Na dół nie ma co patrzeć. Okej, okay, wyczarujemy sobie tutaj, myślę... To i to nam przychyli wystarczająco, żeby tam doskoczyć. Albo może i nie! No trudno. Do góry jest tam kula. Zrobimy tak. O, świetnie, 7 z 50. Będę się starał zbierać tego jak najwięcej. Z racji tego, że to są zawsze dodatkowe punkty dla nas. Okej. Okay. Trójnia, tylko nie to. I mamy rycerza. Księcia z bajki. Despite his reluctance, Amadeus knew that the heroes were needed once more. How did you end up here? Let me tell you. Okay, teraz mamy rycerza. Tego wieczoru Poncjusz wyruszył czynić swoją powinność, gdyż na farmach kłopoty oślizgłe plącza zagarniały sobie coś tam chyba teren. Okej, dobra, nie będę tutaj wam dialogował, zajmę się tym, co mam tutaj robić. No. Więc pozwólcie, że będę czynił swoje. Przejdziemy sobie do przodu. Wiem, że gdzieś jeszcze można blokować, nie do końca wiem gdzie, ale okej. Dobra. No jak? Oj, serio? Świetnie. O, to dynio wyrzuca wysoko, naprawdę. Nie wierzę, że tego nie zrobię. Kogo mógł, kto mógł być na farmie? No przecież... Nie, ja chcę to przesunąć, tak to ma... Wiecie, rycerz ma to do siebie, że jest bardzo silną osobą i przesuwa różne skały. Na przykład jeżeli ktoś nie da rady, to robi to rycerz. 15 z 50. Wow! Spokojem, bo mogłem coś pominąć teraz. To było lipne. Dobra, zmienimy broń. Spokojnie, poradzimy sobie. Okej, okay, wiecie, muszę się przyzwyczaić do tego sterowania na padzie. Z racji tego, że tak to cały czas grałem mychą. No. Blasted weeds. I'll show you what for. I'm Pontius the Brave, but I won't fall in a battle with dandelions. Pobijemy się trochę z tymi korzeniami. Jest to bardzo relaksująca gra dla każdego. Jeżeli ktoś nie grał w Traina, to ja naprawdę się zastanawiam, jakim cudem. The Trine. Pontius had never understood what exactly the Trine did.
but he knew that the artifact was there to help. And so Pontius felt happy. He couldn't think of a better quest than saving his kingdom. Late that night, Zoya was concealed. Zoya, czyli chyba najlepsza z bohaterek tej całej trójce. Dobra. Okej, w takim razie jedziemy z Zoją. Ona ma... powinna mieć przynajmniej podwójny skok. I Linę. Linę pewnie poznamy za chwilę. Wow. Wow! Widzę, że w trajnie dwójce naprawdę postarali się, jeśli chodzi o... o wygląd wszystkich rzeczy. To jest na full detalach, moi drodzy. Czekajcie. A ten teren jakoś na pewno da się przejść. Gdzie leci? O, jest, mamy to. Czekajcie, tutaj coś może będzie. A nie, jednak nie. Jednak się pomyliłem. Dobra, mamy użyć haka. Zoya passed through the town as quietly as a whisper. Jak pięknie się Żyżej przesuwa po tych całych terenach. Normalnie nie do opisania. A, musimy się trochę rozbujać. Trochę mocno. Okej, okay, udało się. Zebrane. Na nowo. Dawaj, Zoya. Przypomina asasynkę. W sumie taką asasynką jest. Zwróćcie tylko. Rozhulaj się, kobieto. Okej, okay, i znowu trójca. Czy trójnia? Sorry. Co robisz tu w środku nocy? Not back to your old tricks and thievery. Oh, there's a perfectly good explanation for this. Tell me, where are we going? We don't really know yet. Something strange is going on. A new venture. Shall we go then? So the train had come. I tak oto trójnie przybyła po bohaterów i przygoda mogła się rozpocząć. Amadeusz martwił się o swoją rodzinę, a Pontius cieszył się, że czeka ich nowa wyprawa. Zoya, jak łatwo się domyślić, wyobrażała już sobie wspaniałe skarby, które znajdą. Jest naprawdę fajnie przedstawiona jako historia. Dlatego w Trajna gra się zajebiście przyjemnie. I ogląda przy okazji. Dobrze, mamy nasz początek. I proszę bardzo. Tutaj mamy pierwsze wyzwanie. A mianowicie, moi drodzy, musimy sobie celuj i wciśnij, by wykasować. Nie chcę kasować tego przedmiota. Przedmiotu! Jakby tam do tego dojść? Myślę, że zrobimy to za pomocą naszego magika. A la paktofonika. Ale jak tak będę kombinował, to przekombinuję. Dlatego to trzeba jakoś rozważnie zrobić. O, właśnie, w ten sposób. I 28 z 50 zebrane. W takim razie rozpoczynamy naszą przygodę. Dobra, weź mi te podpowiedzi, schowaj. Do góry jest... O, 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 zaraz, zaraz. Tam zapewne są kolce, a ja tego nawet nie przewidziałem. Trudno, dobra, poczekajcie, postaram się rozhulać. O właśnie, to mi jest potrzebne. Opsa. W ten właśnie sposób! Wow, wow, wow.
No, widzę, że ciężko będzie pozdobywać te wszystkie przedmioty. Ale w końcu to wchodzi w trajnie. Nic, a i tak musimy się przedostać górą. Że to bez różnicy! Dlaczego straciłaś życie? Spokojnie, my te życie odzyskamy. Nie no, pierdolę to, naprawdę. Wybaczcie za gameplay, który... Zajebiście, że uśmierciłem właśnie swoją... swoją złodziejkę. Nie martwcie się, wszystko będzie dobrze. Tylko teraz muszę uważać, bo żeby ten obiekt przesunąć... O właśnie, trzeba będzie tego użyć. Rozkombinować z tym, żeby tam się dostać? Czy jest sens? No sens jest niby zawsze. Brakuje mi tego, że on tworzy tylko jedną... jedną tą, a nie kilka. No nic, tutaj jest dupa. Kombinować czy nie kombinować? To jest pytanie. Ach, minimalnie. Już dobra, olać to, mamy checkpoint. Jak? Ile tych tam do góry jest? Ja to muszę zebrać. Te liście znowu. Oj, buteleczka spadła. Nie, nie ma co w to celować. Tam jest ten grzyb. On nas chyba podbije, tak mi się wydaje. Ale lepiej wziąć do tego ją. No i na tym się skończy, więcej nie zbiorę. 41 z 50 to i tak sporo. Uwierzcie mi. I przynajmniej na to, że uczę się grać. Jak tutaj... Ej, zaraz! Ja to muszę zniszczyć jakoś. O właśnie. 43. Okej, magiku! Paktofonika. Czas czarować. Przynajmniej powinien zacząć. Nie chcę kasować wykonanych przedmiotów. Łazna ryj, zawsze spoko. Wow, spokojnie stary, ej. Zonia. Będę ją nazywał Polikow Legendowemu. Nie, ty tutaj nic nie zrobisz. No to cóż. No, że rycerz. Tak jest. No i on topór by musiał sobie zmienić. No właśnie. No i coś spadło. Okej, generalnie jest spoko. Intruders! Do you think we'll have to fight them? Get your pocket stick. We cook the big fat one. Tak mi nic nie zrobicie. Goblins! Charge! Kurwa, ej! Są w miarę ciężki. O, z szarżą? Mamy następny poziom. Poczekajcie. Teraz tak, poziom na kogo mamy? Możemy tak, zrobić lewitację potworów. Możemy strzałem mrozu albo lodową tarczę. Weźmiemy tą lewitację. Ma wrócić swoje umiejętności lewitacji tak bardzo, że może nimi poruszać nie tylko martwe przedmioty, ale może gobliny. Mają aż tak zakodę łby. Może łapać i lewitować potworami. W sumie spoko. Goblins. A simple, straightforward quest. I like it. I don't.
Dobra, tutaj mamy klatkę i teraz tak. Przydałaby się wielka beka. Czy beka? Beka w sumie też może być, ale wielka decha. Okej, i teraz tak, by zrobić to tak, żeby... Kurwa, minimalnie doskoczyć do tego. Przesuniemy to. Trochę za mocno. W ten sposób. Jep. Jest zajebiście. Okej. What the fuck? Nie wiem, załóżmy, że to tak niech będzie. Nie, też nie może być tak. Trzeba to przesunąć w ten sposób. Możecie podawać tematy do trajna, które chcielibyście, żebym poruszył. O, świetnie. Oj, oj, oj. Ach, wszystko jasne. Chodź tutaj, moja ceglana. Wykreowana rzecz. Chociaż nie. Tak też nie może być. Tak będzie zbyt szybko. Żeby to na to wskoczyć, o to chodzi. Za wcześnie, dobra. W ten sposób, dobrze. Zaraz, 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 zaraz. Że tam nie mogę się niczego uczepić. Więc jak ja mam to... Poczekajcie. Grubsza rozkmina. Skoro tam się nie mogę niczego uczepić, na jakiej zasadzie... O Jezus. Ja mam to... przejść. Zastanawiające. Nie wiem, olejemy sobie to. Zjebałem. Okej. Dobra, 25 minut, myślę, że tyle wystarczy. Także cóż, ja tymczasem was zapraszam do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka facebook.com/djpalasideandthumbsup oraz do mojego sklepu z koszulkami djpalasidecapsule.pl i trzymajcie się ciepło, cześć, do następnego odcinka. Hej!